Żądamy od rządu Tuska pieniędzy na obwodnicę S7. Nie chcemy, żeby pieniądze były marnotrawione na niepotrzebne rzeczy, na wojska, a w Afganistanie na pomoc bankrutującej Grecji czy Stanom Zjednoczonym. No więc zapytajmy, dlaczego dzisiaj decydujecie się na protest? Dlatego, że czekamy już pół roku na decyzję od ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, który obiecał pieniądze na wschodnią obwodnicę Krakowa, drogę ekspresową S7, mówiąc, że jeżeli pojawią się na przetargach w tym roku, no to tą obwodnicę zaczną budować. Z naszych obliczeń, to nie trzeba tutaj specjalnej matematyki, żeby sprawdzić sobie dane kosztorysów inwestorskich, a oszczędności na przetargach. Wychodzi, że z przetargów w tym roku mamy już ponad 2 miliardy oszczędności. Przy założeniu, że nasz odcinek w kosztorysie inwestorskim ma zapisane 916 milionów, no, po przetargu może się okazać, że to będzie jakieś 750-800 milionów. W związku z tym te pieniądze już są. Tych oszczędności wystarczy na dwa odcinki po tak zwanych Chińczykach, a dwa wystarczy na A4, której przetarg został rozpisany wczoraj i otwarcie ofert będzie 19 sierpnia. W związku z tym no, te pieniądze są. Liczymy na to, że minister dotrzyma danego Krakowowi słowa, no i ta budowa tak ważnego odcinka się rozpocznie. Czy się pan również blokować? Oczywiście, będę blokował choćby codziennie. Obracane pieniądze poszły na inne cele. Budujemy stadiony, nie budujemy dróg. Kolejny, ona jest dosyć zniszczona. Przejeżdża tą drogą 17 tysięcy pojazdów na dobę. I to są dane z ubiegłego roku, z pomiaru drogowego prowadzonego co 5 lat. Więc to też nie jest żadna tajemnica. No, jaka ona jest, każdy widzi. W związku z tym no, liczymy na to, że ta budowa się rozpocznie. Oczywiście to jest drugi etap, czyli od węzła Rybitwy do węzła Igołomska. I on nie rozwiązuje problemu wjazdu do Krakowa. Niemniej jednak, jeżeli teraz nie zaczniemy, to budowa następnych odcinków w stronę granicy z województwem świętokrzyskim również się przeciągnie. A skąd pomysł na taką akurat formę protestu, jaką Państwo sobie zaplanowaliście, czyli blokadę, czyli tak jakby chcecie zrobić coś dla kierowców, ale dzisiaj przeciwko kierowcom? Zgadza się i również uważamy, że nie, blokada nie jest absolutnie formą rozwiązywania jakichkolwiek sporów, czy wywalczenia sobie tej obwodnicy. Natomiast w przypadku, gdy osoby, które decydują, nie wywiązują się ze swoich obietnic, no, my nie widzimy innej możliwości, ponieważ ile można rozmawiać, ile można prosić, wysyłać petycje, pisma, obliczać, że oszczędności są, cały czas słyszymy, że tych oszczędności jednak nie ma jeszcze. No, wszystkie dane są dostępne w dzisiejszych czasach w internecie, na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więc można sobie to sprawdzić. No i w ten sposób chcemy pokazać, że jednak zależy nam na wybudowaniu tej drogi.